Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu, poniedziałek, 4 dzień kwietnia dzisiaj mamy. Zapraszam na poranny przegląd techniczny, 9:45 dokładnie u mnie, także mamy już po otwarciu rynków kasowych w Europie, zobaczymy jaka sytuacja na głównych wykresach, na głównych instrumentach, parach walutowych. Zaczynamy sobie od euro-USD, czyli właśnie głównej pary walutowej i tutaj mam interwał 30-minutowy, schemat, który podczas sesji piątkowej też wrzucałem z uwagi na to, że mieliśmy zamknięcie tygodnia, to spoglądaliśmy sobie bardziej lokalnie na układy, żeby też znaleźć coś takiego aktualnego na daną chwilę. Natomiast nowy tydzień się otwiera i widzimy, że strefa związana z mierzeniem 61,8 na euro USD, to jest współczynnik wynikający z mierzenia tej fali wzrostowej, mało aktualny nam się teraz robi, poniekąd wcześniej była obrona i drobne odreagowanie z tego pułapu, natomiast teraz nie bardzo widać drugą próbę, drugie odbicie, czy nawet możemy to uznać za jakieś trzecie podejście. Poziom jest przehandlowywany, więc raczej już mało wiarygodny pod ewentualny handel. Zobaczmy sobie z uwagi na rozpoczęcie nowego tygodnia też perspektywę z nieco szerszego TF-u, bo zobaczmy sobie na początek może H4. Zobaczymy jak tutaj kształtuje nam się wykres. Interesujący może być fakt korekty spadkowej, która teraz jest generowana. Zakładając, że tutaj od mniej więcej 7 marca, czyli od drugiego tygodnia marca, powiedzmy, generowane są no dosyć łagodne, ale jednak wzrosty, odbicie od 1,0820 mniej więcej. Zobaczmy sobie tutaj pomiar największej korekty spadkowej, to będzie prawdopodobnie ten odcinek. I odkładając go od szczytu z ostatniej sesji marcowej, czyli to była sesja czwartkowa, 1,1185 i w takim przypadku otrzymujemy tutaj barierę popytową na głównej parze walutowej, zaznaczyłem jeszcze odcieniem zielonego. Całkiem znaczny poziom, jeśli chodzi o poprzednie sesje, bo jak sobie zobaczymy, prześledzimy drugą połowę marca, powiedzmy nawet, to ten poziom jak najbardziej miał spore znaczenie, a jest to strefa cenowa 1,0960, 1,0970, to są te okolice właśnie, które uzyskują teraz potwierdzenie w postaci mierzenia FS100, czyli badamy sobie rozpiętość korekty spadkowej i odkładamy ją od nowego szczytu, w tym przypadku 1,1185, bariera popytowa 1,0965. Idziemy dalej, GBP/USD. Może sobie te lokalne schematy darujemy, spojrzymy nieco szerzej, chociaż to i tak naprawdę jest interwał, to jest interwał jednogodzinowy. Cały czas uwagę zwraca na kablu strefa związana z mierzeniem 50%, to jest ten poziom, gdzie była szansa rozegrać formację podwójnego szczytu właśnie na mierzeniu 50%, tak, z wcześniejszej fali spadkowej tutaj z drugiej połowy marca. 1,3175. Natomiast na tą chwilę odniesienie do tej strefy może być jedyne takie, że możemy liczyć na ukształtowanie się formacji harmonicznej. Ewentualne trzecie podejście w te rejony na pewno nie stanowiłoby wiarygodnej okazji pod kolejne zagrywanie pozycji krótkich. No, zgodnie z prawdopodobieństwem ten drugi test jest bardzo, bardzo często się pojawia i bardzo często jest fajnie wybraniany i realizowany. Natomiast już trzecie podejście czy kolejne jakby stwarza duże prawdopodobieństwo tego, że w końcu to wybicie się pojawi, także ewentualne podejście, wyjście górą, w takim przypadku będziemy sobie celować w głębokie mierzenia wewnętrzne związane z formacją harmoniczną. A jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj sobie pomierzyć z uwagi na to, że mamy ruch wzrostowy. Sprawdźmy sobie jak to wygląda FS100, czyli to coś podobnego co mierzyliśmy na euro USD, tylko tutaj nieco w drugą stronę. Dla przypomnienia zobaczcie, że mierzyliśmy tutaj FS100 docelowy poziom spadków na euro USD z większego interwału, tutaj mamy z mniejszego, bo z 30 minutówki i dokonując pomiaru tej korekty wzrostowej w tych lokalnych spadkach mamy poziom, lokalny poziom oporu 1,3157. USD JPY, tutaj ostatnio nie bardzo coś ciekawego było na ujku, na tą chwilę mam chyba jeden pomysł, który na pewno warto tutaj zaprezentować, a mianowicie pomiar fali spadkowej
z dołkiem dokładnie tutaj na ostatniej sesji marcowej, czyli sesja czwartkowa, godziny popołudniowe. I teraz tak, jeżeli chodzi o współczynniki, jakie tutaj nam powstają, 3,82, oczywiście poziom jest przehandlowany, absolutnie nie stanowi to już jakiegoś technicznego odniesienia, technicznego scenariusza. Bardzo dobrze wygląda mierzenie 50%, przede wszystkim z uwagi na te wcześniejsze reakcje. Mieliśmy tutaj jeden dołek, drugi dołek, wyjście dołem, wybicie dołem, powrót, strefa ZZB automatycznie po wybitym wsparciu, to wsparcie staje się oporem i tak też tutaj cena nam w bardzo mocny sposób zareagowała w środę w ubiegłym tygodniu. To była sesja azjatycka, środowa sesja azjatycka, silne odbicie w dół. No i teraz zdecydowanie warto również zwrócić uwagę na ten poziom cenowy 123.15 mniej więcej, tak? To są te okolice cenowe 123.15. Biorąc pod uwagę obecne wyceny około 50 pipsów od tego, co handlujemy dzisiaj przed godziną 10 na sesji europejskiej. Zobaczmy sobie jeszcze DAX-a, bo oczywiście mamy już otwarcie nowego tygodnia na DAX-ie. Naruszenie nowych dołków, czy wyznaczenie nowych dołków jest powrót na tą chwilę, natomiast handlowaliśmy DAX-a 14.350 mniej więcej, to jest dzisiejsze low z tego tygodnia na tą chwilę, po godzinie handlu na rynkach kasowych. Spojrzymy sobie na DAX-a jeszcze może na początek nieco szerzej. Oczywiście cały czas mamy motyw z pomiarem tej fali wzrostowej tutaj z początku marca, to odrabianie strat jak nam wystartowało z 12.440, zakończyliśmy na tą chwilę 14.930 około. I biorąc pod uwagę ten swing wzrostowy, przede wszystkim ten swing wzrostowy, możemy sobie właśnie dokonać tego pomiaru siatką FIBO i wyznaczyć ten pierwszy taki pułap prawdopodobnie silnego wsparcia z uwagi na te wcześniejsze odreagowania, silnego wsparcia związanego ze współczynnikiem 38,2 FIBO na poziomie cenowym, bardzo blisko okrągłej strefy cenowej, bo to jest minimalnie poniżej 14 tysięcy punktów, co też wzmacnia tą strefę. Jak miałbym tutaj uogólnić, nieco sprecyzować, uśrednić, to brakuje kilkunastu punktów, więc tak naprawdę warto wziąć pod uwagę właśnie tą okrągłą barierę 14 tysięcy punktów jako punkt odniesienia dla tej strefy wsparcia, dla tej strefy popytowej 38,2 FIBO. Wcześniej tutaj wierzchołki, które będą tutaj stanowiły również potwierdzenie w postaci biegunowości i strefa cenowa, okrągła strefa cenowa 14 tysięcy punktów. To jest obecne wsparcie na niemieckim indeksie na tą chwilę.